No witam, kochani, w kolejnej części, że tak powiem, takiego nocnego live'a. W nocnych projektach, słuchajcie, tranzystory mają za dużą pojemność bramki i te akurat, te dwie sztuki zniekształcają mi strasznie prostokąta. Ale co poza tym idzie, słuchajcie, pierwsze podłączenie za chwilę będzie pod napięcie 180 V, czyli dwa razy 90 V. Na pojedynczych tranzystorach, ponieważ one wytrzymają, tylko po prostu mocy takiej nie oddadzą, jakbym chciał. I bez radiatorów na razie jest wstawiony taki dławiczek. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Wstawiony jest tęgi, nie dławiczek, ale słuchajcie, w tym dławiku nie ma prądów wirowych, ponieważ rdzeń jest otwarty, jak widać. Jest nawinięte drutem 2,5 mm. To jest praktycznie można liczyć jako rdzeń ze szczeliną. To ma akurat 42 mikrohenry. Dlatego opuściłem, zrobiłem regulowaną częstotliwość tego generatorka taktującego i zrobiłem tutaj częstotliwość 100 kHz. Strasznie tutaj mi wiatraki wał prosto w ten mikrofon. Nie wiem, czy cokolwiek było mi słychać. Czyli tak, częstotliwość mamy 100 kHz. Mały dławiczek na razie jest tego typu, bo nie mamy rdzenia dobrego, który by mi wytrzymał to. Ten rdzeń, słuchajcie, ten, na którym był to nawinięty, on ma za dużo, się robi za duża indukcyjność na nim. Trzeba z Amidona z tą kreską minus 2 i wtedy będzie ok. Czyli tak, pierwsze podłączenie pod, tu mamy napięcie, w tej chwili kondensatory są jeszcze podładowane z tego małego trawka, które tutaj było wszystko testowane. Dzisiaj może przebiegów nie pokażę, ale może zademonstruję. Dobra, uwaga, włączamy przez żarówkę oczywiście. Na razie żarówka 70 W, trafo 1600 V w sumie. Ono ma, ono wytrzymuje, no 1600 wypuści. Uwaga. Miałem głośno zrobione. Kurde, coś poszło powyżej 200 V, a czemu? Czyli bezpośrednio tak jakbym z sieci go podpił teraz. Coś jest nie teges, gdzieś idzie wysoka częstotliwość na powrót. Nie filtruje mi zasilania, bo to tak nie może być. Ustawmy sobie na 500 V. Prawdopodobnie częstotliwość wchodzi, bo właśnie słychać było, nie? Przed chwileczką, że częstotliwość właziła. Troszeczkę zwiększmy. Może nie przypasowało do dławika. No, właśnie. Ma taki ból. Gdzieś jest spadek jeszcze na sterowaniu driverami, nie? Spójrzcie na żarówkę. Zmniejszam częstotliwość, się zwiększa pobór. Teraz balans. Balans przebiegu, prostokąta, czyli wypełnienia, nie? Co on tutaj, kurde, pokazuje? To chyba coś mi miernik się zepsuł, słuchajcie. Bo to jest niemożliwością. Jakieś anomalia dziwne mi pokazuje miernik. Może nie łączą krokodylki. 1600 V pokazał miernik. Jest. Teraz mamy normalne napięcie. 194 V. Ale mam, kurde, straszne zniekształcenia. Bo dławi. O.
Zobaczcie, dopasowałem częstotliwość do tego dławika i ścisło zniekształcenia. Głośno nie będę robił, bo kolumna ten, ta Vermona, także ona dużo mocy nie ma, nie? Ale panowie, słuchajcie, jest moc! Jak cholera, tylko trochę trącisz po tego i od razu jest moc. Zobaczymy, co one. Zimne. No, takie letnie. Tu mnie boli jeszcze te napięcie zasilania drivera, czyli nie VCC, zasilanie scalaka, bo to idzie zasilania ze stabilizatora, jest ok. Ale tutaj mam taki myk zrobiony, tak fajnie mam pominięte zasilanie, że tak powiem, z punktu zero, o, zerowego mam wzięte zasilanie na zasilanie wysterowania, czyli tranzystorów tych dwóch połówek w IR 2110. Są dwa tranzystory, które sterują przejściem góra-dół, nie? Czyli po prostu albo jeden, albo drugi. I one są zasilone po prostu przez diodę Zenera. Przez diodę Zenera jest wyfiltrowane jeszcze 10 mikro, jest kondensatorek i 100 nano, żeby po prostu, ale tak i tak ten przedźwięk, słuchajcie, to nic innego jak brak dobrego filtra. Ten filtr będziemy przerabiać całkowicie, tylko zamówię amidonki. Jak zamówię te duże, większe od tego, są potrzebne większe od tego amidonki. No i koniecznie z minusem, minus 2, ta końcówka minus 2 ma być. On ci nie nasyca, ten akurat ci nasycił momentalnie. Dobra, słuchajcie, było przez żarówkę, 100 kHz, tak? O, widzicie? Jest taki ból, nie ma miękkiego startu i to jest ból tego wzmacniacza. O. Tak jakby się zaczynał wzbudzać. Dobra, tutaj więcej, słuchajcie, nie damy w tej chwili niż 70-80 W, bo żarówka po prostu zaczyna świecić własnym światłem, własnym życiem zaczyna żyć, wzmacniać. Dobra. No to jeszcze teraz, żeby nie było, najwyżej popalę, tam zobaczymy. Jeszcze na jeden komplet mam do testów, także odepnijmy sobie tak, żaróweczkę. Okej. Okay. Zasilanie odłączone, mam nadzieję. I podepniemy sobie te 180 V. W sumie idzie 184 V w sumie idzie, to ten miernik świruje, jak wchodzi w wysoka częstotliwość. To trzeba wszystko włożyć w ten metalowy, ekran, nie? Konieczność, bo słychać nawet i te burki, przedźwięki, i te wzbudzenie tego wzmacniacza, to jest właśnie spadek napięcia na driverach. Zanim naładuję kondensatory, ten strzał pierwszy, nie mam napięcia na driver. Czyli co? Jeszcze jedno uzwojenie robić i jeszcze jedno zasilanie puszczać 15 V na zasilanie driverów. Tak by wypadało najrozsądniej, żeby zrobić takie, tak jak w tym falowniku, co w ostatniej części pokazywałem, słuchajcie. To właśnie to by wypadało na tym zrobić, żeby puścić dwa niezależne odseparowane zasilania. A w tej chwili jest wzięte zasilanie no, z części mocy. Dobra, odpalmy to teraz, uwaga. Zobaczmy najpierw na krótko. Nie, normalnie się odpali bez żarówki. Tylko mam przedźwięk. Jest siebie blisko, wiesz dobrze, że coś tego mi potrzeba. Zaraz zabiorę cię do mnie. Ja pierdzielę, słuchajcie, nie chcę go tłuc bez radiatorów, ale... Padławik jak wrze. 140 V, słuchajcie, i nie spada. Czyli praktycznie... Ja wiem, że te tranzystory bez żadnego problemu wytrzymają prosty prąd z sieci, ale nie będziemy ryzykować. Uwaga, uwaga, teraz bez żarówki może się nie będzie się wzbudzał. Ale strzała dostały głośniki. Ja tu ściszę ten mikrofon, bo tutaj naprawdę, kurde, chcę zobaczyć.
co to potrafi na przez krótki moment. No nie wstydź się, dziś musi nam się udać. Zobaczysz, że potrafi z ciała surda. Chcesz dziś zobaczyć zleśnione nasze ciała. Chcesz, żebyś ty do tego ciała. Moja broni, kocha tylko mnie. No to, to już jest, wiecie co wam powiem, to już jest coś, coś już na plus. Już na plus, słuchajcie. Już jest na plus. Czyli te wzbudzenie wprowadzało brak mocy. Bo nie można naładować było właśnie kondensatorów w miarę szybko. 140 V. Czyli spore jest obciążenie na biegu jałowym i to właśnie to też jest ból. Bo one mogą się, nie no, letnie się robią, ale są bez radiatorów, nie? Właśnie to jest dobre w tej klasie D, że przez krótką chwilę test może zrobić bez żadnych radiatorów i wiesz, że tutaj będzie wszystko ok, bo to po prostu to jest wszystko wymuszone. To jest prostokąt, idzie tyle, ile może, że tak powiem, wyżej ich, nie będę mówił brzydko, wyżej H nie podskoczy, nie? Czyli on się wypełni do 100% i koniec, i więcej mocy nie ma. On reguluje tylko po prostu membranę, nie? W głośniku. Będziemy tu kombinować, żeby dostawić jeszcze jeden driver. Żeby złączyć to w mostek H. To by było fajnie, bo wiecie, bo wtedy by miał całe to napięcie. 100% napięcia. Ma na głośnik, nie? I da się rady to zrobić. Rezystorki, a doszły rezystorki 4,7 kOhma między bramką a surce, czyli dreny zostały, tylko między bramką a surce to są takie rezystory do wygaszania, żeby po prostu ten impuls był prostokąt, nie? Żeby początek był prostokąta. I wszystko wyszło ok. No co no, zafalowało tutaj coś. Przy napięciu 140 V. Dobra, dzięki. Pozdrawiam. Miłego oglądania bez reklam. Wspierajcie ten kanał i dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie, jeśli nikt nie zasubskrybował. I zaczynam gadać jak taki zwykły, pospolity youtuber. Dobra, już więcej nie będę. Linki macie pod spodem.